pierwszy dzień w pracy. Co to będzie? Dobrze, dobrze. Spokojnie, spokojnie, powoli. Nie ma co się śpieszyć. W końcu przychodnia to nie piekarnia. Dobrze, oddychaj, oddychaj. Bo jak nie będziesz oddychał, to nie będziesz oddychał. Dobrze, pierwszy dzień, muszę być zmotywowany. Czyli tak, seans motywacyjny, tak, o, to będzie to. Jesteś silny. Dasz sobie radę. Potrafisz rozmawiać z ludźmi o ich problemach. Przecież jesteś seksuologiem. To nic, że kiedyś byłeś katechetą. Teraz jesteś lekarzem. Masz misję. Jesteś silny. Pamiętasz, jak rzuciłeś petardę pod ministerstwem? Pamiętasz? Wszyscy byli przerażeni. To był wyczyn. Petarda pod ministerstwem. Wszyscy mówili o tobie. On rzucił petardę pod ministerstwem. Kto tam? To my! Możemy wejść? Nie! Tak, 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 oczywiście, tak. Tak, proszę wejść. Ja przepraszam, że ja tak się nie mogę zdecydować, ale ja pierwszy dzień dzisiaj pracuję. Dzień dobry. I ja po prostu... Przepraszam, że tak bez chleba i bez soli, ale przecież możemy się przywitać na czczo. Po co nam te kulinarne gadżety? Wie pan, nawet lepiej, bo ja się odchudzam. Pierwszy dzień widzę. To może ja się przedstawię. O. Doktor Potocki potrafi rozmawiać z ludźmi o problemach. Rzuciłem kiedyś petardę. Doktor Potocki potrafi rozmawiać. Petarda w krzakach pod ministerstwem nie wybuchła, ale i tak jestem z siebie dumny. Wiem, co pan czuje. Też kiedyś byłem w krzakach. Pan z tych Potockich? Z których? Z książąt. Nie, z Sieradza. Bo my to do pana przyszliśmy... Po co? No jak po co, no? Mamy pewien problem taki. Jaki problem? No problemy, mamy problemy z seksem. Z seksem. Z mężem. No i chcieliśmy o tym porozmawiać z panem. Obawiałem się, że do tego dojdzie. To co? Są problemy z... buszowankiem. Z buszowankiem? No, buszowanko. Ugniatanie ciasta, gładzenie zaprawy, zdobywanie Malborka, lądowanie w Normandii, klepanie łosia po łopatach. Nie, nie, proszę pana. Wypędzanie leśniczego z grubego lasu. Nie, proszę pana, obrona nie. Częstochowy przed natrętnym Szwedem. Proszę pana, wydaje mi się, że jednak chodzi o coś zupełnie innego, ale jak pan tam ma coś jeszcze w zanadrzu, to miejmy to za sobą. Bo... Wyciąganie jenota z nory za wąsy. Proszę pana, mój mąż jest oziębły. Sweterek? Nie, dziękuję, po prostu moja żona mnie już nie pociąga. A, rozumiem. Stary niedźwiedź wyliniał, jest ochota na świeży miód. Przepraszam, może pan mówić bardziej wprost? Bardziej wprost? Tak. Proszę bardzo. Dopóty świnia ryje w ziemi, dopóki się ryj nie zatka. Słucham?
Dopóty dzięcioł stuka w sosnę, dopóki dziób ma ostry. Panie doktorze, ja odnoszę wrażenie, że my nie do końca mówimy o tym samym. Ja nie wiem, co pan sugeruje, ale ja chcę podkreślić, że ja potrafię rozmawiać z ludźmi o problemach i ja przypominam, że ja kiedyś w krzakach rzuciłem petardę. Panie petarda, jeśli my się mamy dogadać, to powinniśmy mówić tym samym językiem. Posłuchaj mnie! Zanim zrobisz coś głupiego, ja ci przypominam, że to jest jedyny seksuolog u nas w Licheniu. Dobrze. W takim razie... Proszę powiedzieć, co zrobić, żeby mój... Właśnie nie mogę. Chodzi o to, co mam zrobić, żeby mój dziób był znowu ostry. Dziękuję pani. Dobrze. O, dobrze, to jest ten kierunek. Widzisz? Świetnie. To może tak o. O. No. To będzie dobre. Jako ten archetypowy myśliwy wyrusza pan na grubego zwierza. Nie no, wie pan, to już jest przesada. Proszę pana, wyliniały, gruby, coś jeszcze? Ale takie są fakty. To może inaczej. Poproszę inaczej, bo mi się niedźwiedź sierdzi. Jest pan traperem i zakrada się pan do piszpunty. Staram się. Naprawdę się staram. Ja się staram, żona stara. Ale co to jest ta piszpunta? Mongolia. Jest taki kraj. Jest? No jest. No. I tam w Mongolii jest taki step. I na tym stepie żyją i stepują Mongołowie i Mongołki. I mają tam taką jurtę. I w tej jurcie trzymają kumys. I tatara. I cebulkę. Do tatara. I za tą jurtą jest takie wgłębienie w ziemi. Na jajka. Do tatara. Być może nie znam człowieka. I za tym wgłębieniem znowu jest step. I na tym stepie żyją piszpunty. I pan się zakrada do takiej właśnie piszpunty. I to wszystko? A co, mało? Myślicie, że Lew Starowicz wam więcej opowie o Mongolii? Ale panie, pan nam w ogóle nie pomógł! Ta rozmowa robi się dla mnie krępująca. Ja czuję, że ja się obrażam i że ja chyba jednak stąd wychodzę. Halo, panie! A co ze mną? Będę się za pana modlił.